Dzień dobry, cześć, czołem. Serii FIFA nie trzeba chyba nikomu przedstawiać, no bo to jest jedna z tych gier, dla których część graczy w ogóle kupuje konsolę i wiecie, kupuje sobie konsolę, a potem gra tylko w FIFA i nic więcej, mimo że na rynku mamy wiele innych ciekawych gier, ale okej, każdy gra w to, co robi. No niemniej FIFA w tym roku doczekała się ostatniej odsłony, więcej już niestety nie będzie. Ale jak to? No tak to, że po prostu EA zmienia nazwę na EA Sport FC. Natomiast FIFA spróbuje zrobić swoją własną grę piłkarską, ale z tym oczywiście powodzenia, bo tak dobrej gry piłkarskiej jak FIFA raczej nie ma. Może kiedyś było Pro Evolution Soccer, tak, ale teraz już niestety Konami troszeczkę sprawę pokpiło. No i tak pomyśleliśmy, że skoro ta seria ma już tyle odsłon na karku i tyle lat na karku, to fajnie by było przypomnieć takie, wiecie, najważniejsze z nich. Nie będziemy tutaj omawiać całej historii serii FIFA, no bo wiadomo, to by nam zajęło z półtorej godziny. Natomiast, wiecie, każda odsłona, może nie każda, większość odsłon wprowadzało coś, za co tę serię zapamiętaliśmy, tak? Być może pamiętacie, kiedy weszło Pro Evolution Soccer i troszeczkę namieszało, tak? Że w FIFA się troszeczkę gdzieś tam gacie paliły, tak? I były też te kontrowersje związane z tym, że PC-ty miały troszeczkę zacofaną tą wersję w stosunku do konsol. O tym wszystkim właśnie pogadamy w tym materiale. Także jeśli jesteście ciekawi, no co tam w tej FIFA się wydarzyło przez te ponad 20 lat na rynku, no to cóż, zapraszam Was serdecznie na materiał. Pierwsza FIFA została wydana 15 grudnia 1993 roku, tuż przed świętami i można było grać tylko reprezentacjami. Na kładce mieliśmy zresztą Polaka, Piotra Świerczewskiego. Wydanie jej w takim okresie było strzałem w dziesiątkę, bo jej zarabiało na niej krocie, no a w Wielkiej Brytanii, czyli na jednym z najważniejszych rynków gier wideo, tytuł wersji na Sega Mega CD, czyli konsolę Mega Drive w wersji z napędem CD-ROM, przebił popularnością rewolucyjnego przecież Street Fighter 2 i pozostało na jedynce przez pół roku. Na mięsko, czyli na klubowe drużyny, przyszło nam czekać do 1994 roku, kiedy to w listopadzie wydano grę FIFA 95. Ciekawostka jest taka, że trafiła ona wyłącznie na platformę Sega Mega Drive, czyli na tą, na której tytuł święcił triumfy. I to jedyny raz w historii, kiedy FIFA trafiła tylko na jedną konsolę. Jednak być może najważniejszą odsłoną FIFA w historii była edycja 9.6. To pierwsza oferująca grafikę 3D, która też pokazała prawdziwy potencjał arcade'owych gier piłkarskich. To też pierwsza, w której zaoferowano prawdziwe nazwiska i pozycje graczy. Oczywiście nie wszystkie, bo na przykład drużyny brazylijskie czy Liga Amerykańska składały się z fikcyjnych składów. Jest to jednak odsłona, która bardzo mocno FIFA rozpromowała i wielu starszych graczy na pewno wspomina ją z rozrzewieniem. Oczywiście nie wszystkie odsłony były tak innowacyjne, ale na uwagę zasługuje FIFA 1998, która w dużym stopniu traktowała o mistrzostwach świata odbywających się we Francji. To tutaj po raz pierwszy wdrożono wykrywanie spalonego, czyli najbardziej dyskusyjną zasadę w piłce nożnej. To tutaj też po raz pierwszy pojawiła się ścieżka dźwiękowa z licencjonowanymi kawałkami, czyli coś, co trwa do dziś. No i tutaj też mogliśmy usłyszeć kultową piosenkę Song 2 od zespołu Blur. Edycja 99 rewolucji nie przyniosła, natomiast zmiany wprowadzono w milenijnej FIFA 2000, co z kolei spotkało się z krytyką fanów i recenzentów. Chodziło głównie o zbyt kreskówkową grafikę i znaczące uproszczenie rozgrywki. Natomiast w kolejnych dwóch grach o większych wtopach nie było mowy. FIFA 2001 i FIFA 2002 sprzedawały się jak świeże bułeczki, wprowadzając kolejne usprawnienia technologiczne w silniku, ale też dziesiątki kolejnych licencji. Osobiście zapamiętałem tę drugą za możliwość bardzo łatwego faulowania bramkarza, za co od razu się dostawało czerwoną kartkę. W ten sposób można było sobie potrolować i potracić połowę składu w kilka minut. Najciekawszy okres FIFA zaczął się natomiast mniej więcej w okolicach 2003 roku, wtedy bowiem na PC-ty trafił Pro Evolution Soccer 3, czyli bardziej symulacyjne podejście do grania w piłkę. Może i nie było tam za wiele licencji, może i grafika odstawała od tego, co oferuje FIFA, może i wymagania sprzętowe były za wysokie, a i funkcji sieciowych brakowało, no ale ojacie, jak ta piłeczka bardzo fajnie śmigała po boisku. No a kolejne iteracje pod postacią PS4, 5 i 6 podnosiły tę poprzeczkę coraz wyżej. No a tymczasem FIFA pod względem czysto mechanicznym niejako stała wtedy w miejscu. Gra miała trafiać przede wszystkim do szerokiego odbiorcy, najlepiej takiego, który nawet nie wie, jak obsługiwać pada. No, sterowanie było proste, triki i driblingi robiły się niemal same,
na piłka kleiła się do nogi. Zupełnie inaczej niż w PES-ie, gdzie piłeczka naprawdę realistycznie poruszała się po boisku, no a walka o nią była walką. PES się rozwijał, a na PC-tach miał też bardzo zaangażowaną społeczność moderską, która sama modyfikowała pliki i oferowała paczki z licencjami do pobrania za darmo. Tymczasem FIFA weszła w bardzo dziwny okres dzielenia graczy konsolowych i PC-towych. No otóż wersje 06 i 07 zostały już wydane na konsole nowej generacji, czyli Xboxa 360, a FIFA 08 również na PS3. Jednakże EA nie chciało wierzyć w to, że PC-towcy mają wystarczająco dobre komputery, by uciągnąć grę i ciągle oferowało im wersję z zeszłej generacji, czyli tę zbliżoną do PlayStation 2. A to właśnie na nowych konsolach gra wyglądała obłędnie jak na tamte czasy. Miała przemodelowaną fizykę piłki, silnik gry przebudowany od zera i ogólnie wszystkie te nowogeneracyjne FIFA były po prostu świetną odpowiedzią na PES-a. Tyle, że nie na PC i dlatego na PC-tach dalej królował PES. No a co więcej, FIFA 06 po raz pierwszy usłyszeliśmy polski komentarz Dariusza Szpakowskiego i Włodzimierza Szaranowicza. Sytuacja w wersji PC-towej zaczęła się zmieniać dopiero przy FIFA 09, jednak zamiast zaoferować to, co na PS3 i Xboxie 360, EA postanowiło napisać edycję PC-tową niejako od zera. No i wtedy wprowadziło dość nietuzinkowy system gry niczym w strzelaninach FPP, w którym lewym przyciskiem myszy strzelaliśmy, a prawym podawaliśmy. Działało to całkiem ciekawie, ale chyba wyłącznie jako eksperyment, bo już w kolejnych edycjach z tego zrezygnowano. No dobra, ale w końcu ta next-genowa edycja trafiła na PC-ty. Wiecie kiedy? FIFA 11, czyli w 2010 roku. Gracze PC-towi musieli czekać na to 5 lat. I co ciekawe, wciąż nie była to dokładnie ta sama wersja. Na po prostu do jej tworzenia wykorzystano silnik znany z PS3 i Xboxa 360. Wciąż brakowało więc pewnych ulepszeń z konsol, a żeby zmienić ustawienie graficzne, trzeba było wyłączyć grę. No ale i tak było nieźle. Lepszy ryc niż nic, jak to mówią. Dopiero FIFA 12 była dokładnie tą samą edycją na PC, co na konsolach. FIFA 14 była zaś pierwszą wydaną na konsole kolejnej generacji, czyli PS4 i Xbox One. Co chyba jednak ciekawsze, FIFA nadal wychodziła jeszcze na PS2, co nieszczególnie powinno dziwić, biorąc pod uwagę, że sporo osób olało poprzednią generację konsol. Na nowej generacji dominował nowy silnik Ignite, który wprowadzał szereg technologii jak dynamiczną pogodę czy bardziej realistyczne animacje, ale już tradycyjnie do tej serii PC-towcy go nie dostali. Szczęśliwie nie musieli na to jednak długo czekać, bo nowy engine trafił na PC rok później przy FIFA 15. Natomiast mała rewolucja nastąpiła przy FIFA 17. Po pierwsze, EA postawiło tutaj na silnik Frostbite, znany z Battlefielda czy Need for Speeda. Po drugie, wprowadzono coś dla casuali, czyli tryb fabularny z cutscenkami i wyborami dialogów. Kolejne spore zmiany trafiły do FIFA w edycji z numerkiem 20. Tam pojawił się Volta Football, czyli wariacja na temat FIFA Street, a więc piłki ulicznej. Kolejne edycje, czyli FIFA 21 i 22, nie były już natomiast specjalnie rewolucyjne, ale za to trafiły oficjalnie na nową generację konsol z graficznymi usprawnieniami. PC-towcy oczywiście wciąż czekają. Na koniec trzeba też dodać dwa słowa o trybie FIFA Ultimate, którego można niejako traktować jako osobną grę dosłownie w ramach FIFA. No, jest on obecnie chyba tym najważniejszym, mimo że początkowo przy FIFA 10 startował jako płatny dodatek. Jeśli nie wiecie, czym on jest, to wiedzcie, że jest maszynką do drukowania pieniędzy. Dość powiedzieć, że od lipca 2021 roku do lipca 2022 roku firma zarobiła 20% więcej pieniędzy mimo niewielkiej liczby premier gier. Skąd taki wzrost? No ano głównie z Ultimate Team, który miał w tym okresie zaliczyć 40% wzrost. Zresztą 73% całego przychodu pochodzi właśnie z gier usług wydawcy, no a mówimy o miliardach dolarów. Można zatem rzec, że obecnie wszystkie usprawnienia są robione właśnie pod ten tryb. I może niektórzy z Was wciąż grają w karierę albo odpalają szybkie meczki ulubionym klubem, no ale dla EA liczy się to, byście kupowali jak najwięcej paczek z kartami, a potem bili się o nie z innymi graczami i to się na pewno w najbliższym czasie nie zmieni, no bo krótko mówiąc, liczą się emocje. Jak widzicie, no FIFA jest grą bardzo dobrą mimo wielu licznych kontrowersji, mimo tego, że jej nie zawsze wszystkie platformy traktowało jednakowo. Mam tu na myśli oczywiście PC-ty i konsole obecnej generacji. No ale cóż, no niestety konkurencji na rynku za bardzo nie ma. Kiedyś przed laty było Pro Evolution Soccer, które było naprawdę świetną serią. Teraz niestety Konami się uwstecznia ze swoją serią eFootball, która no nie do końca wiadomo, czym chce być tak naprawdę.
Zobaczymy, czy FIFA, w sensie organizacja FIFA, stworzy jakąś swoją własną grę, nie wiem, może z twórcami NBA 2K na przykład, kto wie, zobaczymy. No, na pewno, jeżeli będzie więcej gier piłkarskich na rynku, no to my skorzystamy, no bo wiadomo, że zwykle jest tak, że konkurencja po prostu napędza rynek, tak, i wtedy my, konsumenci, się cieszymy. Ode mnie to tyle. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, do następnego materiału, cześć, hej, pa!